Czy ty jesteś typem imprezowiczki? Nie, absolutnie nie, chociaż pewnie niektórzy mnie o to podejrzewają, ale ja nie lubię imprez, uciekam od imprez, nie chodzę prywatnie w ogóle do klubów, więc mnie tam raczej się nie spotka, prędzej w bibliotece. No, to też zapewne nie widać, ale pozory mylą. A, czyli czekaj, bo to jest ciekawe, bo tu przełamujesz teraz jakiś swój stereotyp na swój temat. A jaki jest stereotyp na mój temat? No bo mówisz sama, że pewnie posądzają cię o to, że jesteś imprezowiczką, a tu się okazuje, że zupełnie nie. Czy są jeszcze jakieś plotki, które są zupełną nieprawdą? Zazwyczaj jak kogoś poznaję, to taka osoba, która, nie wiem, w jakiś sposób zbliży się do mnie, mówi, że kurczę, myślałem, że jesteś zupełnie inną osobą i to rzeczywiście jakoś tak spotykam się z tym, że ludzie myślą, że chodzę na imprezy, nie wiem, rozbieram się na prawo i lewo i po prostu chodzę non stop pijana, czy jeszcze gorzej naćpana i no i że nie ma ze mną w ogóle kontaktu i o czym ze mną porozmawiać, no i pewnie większość się w tym utwierdza, a reszta wie, jaka jest prawda. Że po prostu nie chodzę pijana i się nie rozbieram na lewo i prawo, tylko dla nielicznych.